To nowa dyscyplina, która powstała paręnaście lat temu, zajmuje się analizą procesów psychicznych z punktu widzenia pracy mózgu. Czyli w jaki sposób mózg pracuje, kiedy coś zapamiętujemy, wtedy kiedy na coś zwracamy uwagę, albo to, co mnie najbardziej interesuje, jak pracuje mózg wtedy, kiedy się emocjonuje. Tego typu badania będą w stanie zdiagnozować precyzyjniej niż tradycyjne metody, jaka jest szansa podejmowania różnych decyzji biznesowych i czy warto narażać się na ryzyko, czy też to ryzyko będzie zbyt duże. Innymi słowy, tego typu badania redukują ryzyko nietrafionych decyzji biznesowych i dlatego są takie cenne. Intuicja jest czymś bardzo niedocenianym, a co mam nadzieję niedługo będzie kompletnie zmienione. A mianowicie intuicja jest pewnym mechanizmem, który jest wyposażony w mózg każdego człowieka, a szczególnie kobiet, który przestrzega nas przed niebezpieczeństwami, a jednocześnie dopinguje, że coś jest dobre dla nas i powinniśmy to robić. Oczywiście intuicja, o jakiej mówię, dotyczy oceny środowiska społecznego, ludzi, relacji. To nie jest intuicja, jakie cyfry skreślać w totolotku. Chcielibyśmy być racjonalni, ale na szczęście jesteśmy dużo bardziej emocjonalni. Emocje są dużo ważniejsze niż racje. Proszę zobaczyć, udało nam się stworzyć sztuczną inteligencję, która jest w stanie wygrać w szachy z Garry Kasparowem. Ale w dalszym ciągu nikomu nie udało stworzyć się komputera, który by doświadczał emocji i na przykład obrażał się, kiedy powiemy, że już jest stary i brzydki. Neurony lustrzane to takie wyspecjalizowane komórki w mózgu, prawdziwi komandosi, którzy pozwalają nam odczuwać emocje osoby, na którą patrzymy oraz przewidywać jej intencje. Te neurony lustrzane stanowią neurobiologiczną podstawę intuicji. Przede wszystkim pamiętajmy, że emocje nie są czymś wstydliwym, co powinniśmy starać się kontrolować, wręcz odwrotnie, powinniśmy pielęgnować. Emocje dają podstawę wartościom, a firma zarządzana na bazie wartości jest dużo skuteczniejszą i dużo przyjemniejszą firmą. No i wreszcie pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy, aby nasze funkcjonowanie było optymalne, to powinniśmy się troszczyć o nasz mózg. Powinniśmy go odpowiednio odżywiać i odpowiednio gimnastykować. Nazywa się to neurofitness. Neurofitness, najpierw w praktyce zadajemy sobie pytanie, czy jest nam potrzebny. To pytanie brzmi następująco. Kiedy po raz ostatni robiłaś coś po raz pierwszy? No i jeżeli odpowiedź sama nie nasuwa ci się na usta, to znaczy, że tak, potrzebujesz neurofitnessu. Neurofitness to jest program działań, które mają zwiększyć różnorodność naszego życia. A różnorodność, czyli wyłamywanie się z nawyków, z rutyny. No a z drugiej strony neurofitness ma dostarczyć nam pożywki. A tą pożywką jest obcowanie z geniuszami, a innymi słowy kontakt ze sztuką.